Czy wiesz, że wzdłuż bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego znajduje się ponad 30 miast i kurortów? Zazwyczaj jednak nikt nie chce marnować czasu i środków na przeprowadzenie odpowiedniego badania rynku potrzebnego do podjęcia decyzji na temat celu następnych wakacji. Jak w takim razie wybrać dla siebie odpowiednie miejsce? Na szczęście miałem już okazję być w większości wspomnianych wcześniej miejsc i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o 5 najlepszych rodzinnych morskich kurortach w Bułgarii. Zanim jednak zaczniemy, pamiętaj o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dzięki temu zawsze, gdy dodam kolejny podobny filmik, otrzymasz powiadomienie. Od razu zacznę, że w dzisiejszym filmie nie wspomnę o kurortach takich jak Słoneczny Brzeg i Złote Piaski, jak również miasta Warna czy Burgas. Pomimo licznych cech, które charakteryzują te miejsca jako popularne kurorty i duże miasta, jest tam niekiedy tłoczno, drogo i nie zawsze bezpiecznie. Zamiast tego skupię się raczej na małych, rodzinnych miasteczkach znajdujących się na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Zacznę moją listę od numeru 5, którym jest Słoneczne Miasto Obzor. Właśnie w ten sposób był nazywany Obzor przez starożytnych Greków w związku ze swoim przyjaznym klimatem. Głównymi zaletami Obzoru są 3 wspaniałe plaże o łącznej długości 10 km, wspomniana wcześniej podobna do śródziemnomorskiej pogoda i klimat, ogromny wybór miejsc noclegowych, sklepów, restauracji i barów oraz rodzinna, luźna atmosfera i bezpieczeństwo, które Obzór gwarantuje wszystkim odwiedzającym je rodzinom. Dojazd do Obzoru jest całkiem łatwy, ponieważ znajduje się on między regionami Warna i Burgas. Obzor jest nazywany złotym środkiem wybrzeża ze względu na jego bliskość do morskiej stolicy Bułgarii Warny oraz miasta Burgas. Dotarcie do Obzor z któregokolwiek lotniska samochodem zajmie Wam około 55 minut. Gdzie zanocować? Pomimo niewielkich rozmiarów i populacji, Obzor oferuje liczne miejsca noclegowe. Posiadasz niewielki budżet? Wybierz jeden z 75 pensjonatów w okolicy za jedyne 5 do 15 euro za osobę. Pragniesz więcej luksusu? W Obzor znajdziesz ponad 73 hotele. Ich ceny wahają się od 15 do 183 euro za apartament z jedną sypialnią, odpowiedni dla rodziny czteroosobowej. Najbardziej popularne są jednak 3 ośrodki nad samą plażą położone na północy od miasta, oferujące pakiety all inclusive. I jeden na południowych obrzeżach z całkowitą ceną już od 42 euro, a sięgającą 183 euro dla czteroosobowej grupy turystów. Kempingi Zora, Luna i Czajka na północy w pobliżu Biala oferują domki letniskowe, pole dla namiotów i przyczep kempingowych w cenach od 21 euro za dobę dla czteroosobowej rodziny. Obzor w Bułgarii oferuje wiele możliwości rekreacji i rozmaitych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Najlepszą rzeczą, którą można zrobić w Obzor, będzie najprawdopodobniej wypoczynek przy plaży. Ze sportami wodnymi, parkiem rozrywki, kilkoma placami zabaw dla dzieci, parkiem miejskim z palmami i oczywiście centrum miasta, w którym zrobimy zakupy i coś przekąsimy. Najlepszymi atrakcjami nieopodal Obzoru są miasteczka Biala i dzikie plaże Irakli oraz Karadere. Numer 4. Miasteczko Primorsko. Głównymi zaletami Primorska są 4 cudowne plaże, mnóstwo ciekawych atrakcji, a w tym aquapark i wycieczki łódką po rzece Ropotamo. W Primorsko doświadczysz prawdziwej letniej atmosfery, świetnego połączenia wypoczynku na plaży i szalonych imprez w jednej z najlepszych w kraju plażowych dyskotek lub barów. Łatwo możemy dostać się do Primorsko z lotniska Burgas i zajmie nam to około godziny samochodem w cenie 30 euro. Primorsko nie jest znane ze względu na luksusowe hotele czy wielkie sieci hotelowe. Znajduje się tam mnóstwo niewielkich rodzinnych hoteli, które zagwarantują przytulną atmosferę za rozsądną cenę. Jako że miasteczko nie jest zbyt duże, miejsce noclegu nie ma większego znaczenia. Zawsze będziesz w pobliżu jednej z plaż. Wynajem prywatnych apartamentów to również niezły pomysł, ponieważ mieszkańcy Primorsko latem często wynajmują swoje domy turystom. Jednak jeżeli szukasz dużego i luksusowego hotelu, na pewno warto będzie rozważyć hotel Primorsko del Sol, który zapewni Ci wszystkie wygody, których potrzebujesz. W Primorsko oraz jego okolicach znajduje się wiele atrakcji. Odkrywanie wszystkich plaż miasteczka jest obowiązkowym punktem programu, tak samo jak pobyt w aquaparku czy wycieczka łodzią po rzece Ropotamo.
Jeśli jednak znudzą Cię te atrakcje, możesz wybrać się na wycieczkę do rezerwatu Ropotamo, który znajduje się bezpośrednio przy Primorsko. Odwiedź Beglik Tash, prehistoryczne skalne sanktuarium, które było miejscem kultu trackich plemion w epoce żelaza. Nie zapomnij Maslen Nos. Przylądek położony niedaleko Primorsko jest najbardziej oddalonym na południe punktem Zatoki Burgas. Wydmy Arkutino i dzikie plaże w rezerwacie Ropotamo. Numer 3. Albena. Albena jest wymarzonym kierunkiem wakacyjnym dzięki połączeniu pięknej przyrody, pobliskich zabytków historycznych oraz idealnej lokalizacji związanej z dobrym połączeniem z miastem Varna. Ośrodek rozciąga się na długości 5 km wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego i oferuje długą plażę z drobnym złotym piaskiem. Głębokość morza nie przekracza 1,6 metra przy pierwszych 100-150 metrach. Jest to doskonałe miejsce dla rodzin i starszych par, które szukają komfortu i spokojnej atmosfery oraz chcą rozkoszować się słońcem i ciepłym piaskiem pod stopami, jednocześnie mając pod ręką wszelkie udogodnienia oferowane przez hotele All Inclusive. Kurort Albena oddalony jest 30 km od lotniska Varny. Każdy hotel All Inclusive zapewnia swoim gościom środek transportu z i do lotniska. Inne dobre opcje transportu to taksówka, wypożyczalnia samochodów lub prywatne transfery. Dojazd do Albeny samochodem zajmie około 50 minut. Hotele w Albenie nie należą do najbardziej luksusowych. Większość z nich została zbudowana ponad 3 lub 4 dekady temu, ale wciąż oferują wszystkie potrzebne udogodnienia. Większość z nich posiada basen, specjalny zespół animatorów do całodniowych rozrywek, który dba o dobry nastrój swoich gości, a także restauracje, które oferują owoce morza i pyszne tradycyjne potrawy. Polecam samodzielne sprawdzenie cen interesujących Was hoteli na www.booking.com. Z każdego hotelu kursuje autobus do okolic plaży, co ułatwia turystom przemieszczanie się po kurorcie. Dzięki temu hotel nie musi koniecznie znajdować się blisko plaży, a wybór powinien opierać się bardziej na preferencjach dotyczących poziomu luksusu, oferowanych rozrywkach, serwowanych posiłkach i tym podobne. Najlepszą atrakcją Albeny jest jej plaża, która jest jedną z najlepszych w całej Bułgarii. Jedną z kolejnych atrakcji Albeny jest Aquapark Aquamania, idealne miejsce dla miłośników zjeżdżalni. Goście niektórych hoteli posiadają bezpłatny wstęp do aquaparku. W pobliżu Albeny znajduje się wiele naturalnych atrakcji, które stanowią wyjątkową i zapierającą dech w piersiach stronę Bułgarii. Niektórymi z najlepszych atrakcji znajdujących się w pobliżu Albeny są klasztor Aładża, obiekt UNESCO Jeździec z Madary, przylądek Kaliakra, rezerwat archeologiczny Jajlata, ogród botaniczny i pałac Królowej Marii w Bałciku. Numer 2. Pomorie. Pomorie jest wymarzonym kierunkiem dla tych, którzy oczekują od swoich wakacji czegoś więcej niż piaszczyste plaże. Pomorie jest położone na wąskim, skalistym półwyspie, wysuwającym się na odległość 3,5 km w głąb Morza Czarnego, 22 km od Burgas i 18 km od kurortu Słoneczny Brzeg. Lecznicze błota, imponujące jezioro, Stare Miasto i Aquapark to atrakcje, które czynią z Pomorie miejsce wyjątkowe. Jak niemal w każdym europejskim mieście, najciekawsze i najbardziej niespotykane rzeczy skoncentrowane są w Starówce. Można tam znaleźć przepiękne spacerowe uliczki, starożytne budynki i sklepy z pamiątkami. Pomorie jest zaskakująco spokojnym i zielonym miastem z cudowną architekturą, z przystępnymi cenami, świetnymi plażami oraz po prostu fantastycznymi krajobrazami, które tylko czekają na to, by zostać uwiecznione na fotografiach. Pomorie skupia się głównie na turystach zainteresowanych spokojnym, rodzinnym wypoczynkiem. Miasteczko zapewnia swoim gościom wiele możliwości zakwaterowania oraz masę zabytków i restauracji. Najpopularniejsze i najczęściej polecane atrakcje w Pomorie to Stare Miasto, Klasztor Świętego Jerzego, Jezioro Pomorie, hotele spa i wellness, w których można wykonać różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne i zdrowotne, Muzeum Soli, Aquapark Sunset i Nadmorski Bulwar. Numer 1. Święty Włas. Pierwsze w pełni zasłużone miejsce zostało przyznane miastu Święty Włas. Święty Włas to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek zarówno dla miłośników morza, jak i gór. Położenie nad Morzem Czarnym u stóp Starej Płaniny zapewnia unikatowy mikroklimat o leczniczych właściwościach, doceniany przez coraz większą liczbę turystów.
Święty Włas oferuje spokój i relaks, ale posiada również dobrze rozwiniętą, nowoczesną infrastrukturę. Liczne hotele, modne butiki i salony spa, restauracje, kluby, dyskoteki oraz największy i najpiękniejszy port jachtowy w Bułgarii – Marina di Nevi. Podobnie jak pobliskie miasta, Święty Włas jest obsługiwany przez lotnisko w Burgas. Bardzo dobre połączenie drogowe sprawia, że transport z lotniska do Świętego Własu zajmuje jedynie około 40 minut samochodem. Ogromny wybór i różnorodność kwater w Świętym Własie zapewnia ich wysoki standard oraz konkurencyjne ceny. Znajdują się tam liczne hotele, kompleksy wypoczynkowe oraz prywatne apartamenty, a wiele z nich jest świeżo wybudowane. Większość hoteli w Świętym Własie jest dwu- lub trzygwiazdkowa, ale są tam też hotele cztero- i pięciogwiazdkowe. Radzę jednak nie sugerować się ilością gwiazdek, zwłaszcza dla hoteli pięciogwiazdkowych w Bułgarii. Według europejskich standardów są to hotele cztero, a nawet trzygwiazdkowe. Prywatne apartamenty to jedna z najtańszych i najlepszych opcji zakwaterowania, pomimo że są one bezgwiazdkowe. Plaża jest jednym z głównych atutów Świętego Własu. Znajdują się tam trzy plaże o całkowitej długości 1 km. Plaża w Świętym Własie jest bardzo czysta, a dowodem tego jest uhonorowanie błękitną flagą, wyróżnieniem opartym na ocenie czystości wody i plaży oraz jej walorów ekologicznych. Warto dodać, że w całej Bułgarii jedynie 12 plaż posiada błękitną flagę, a aż 3 z nich znajdują się właśnie w Świętym Własie. Kolejną popularną atrakcją Świętego Własu jest port jachtowy Marina di Nevi, posiadający liczne udogodnienia, które zaspokoić mogą nawet najbardziej wymagających wczasowiczów. Nie można również zapomnieć o kurorcie Słoneczny Brzeg i starym mieście Nessebar, które znajduje się nieopodal Świętego Własu, w którym znajdziesz wiele interesujących zabytków i atrakcji. Dla miłośników wędrówek znajdująca się w Świętym Własie strefa przyrodnicza Ortoto oferuje wiele szlaków turystycznych o różnym poziomie trudności. I oto za nami 5 najlepszych kurortów rodzinnych w Bułgarii na idealne wakacje nad morzem. Czy zgadzasz się z moją listą najlepszych kurortów dla rodzin w Bułgarii? Dołącz do dyskusji i daj znać w komentarzach, co myślisz. Dziękuję za oglądanie!